Witamy w drugim odcinku cyklu Poznaj Piłkarza, czyli serii, w której wy zadajecie pytania, a nasi zawodnicy na nie odpowiadają. Dzisiaj jest z nami Paweł Gierach. Cześć Paweł. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do pytań, to na początku powiedz nam parę słów o sobie, skąd jesteś, gdzie do tej pory grałeś, jak trafiłeś do Suwałk. No, urodziłem się w Skierniewicach, to jest miejscowość między Łodzią a Warszawą. Na początku grałem w klubach ze Skierniewic, tam w Widoku Skierniewice. Z Widoku Skierniewice przeszedłem do Legii Warszawa, tam grałem przez około 4 lata. Po gimnazjum do liceum przeniosłem się do Białegostoku, do Jagiellonii, gdzie tam spędziłem 2 lata i teraz jestem tutaj. To zaczynamy pytania. Pierwsze, idol z dzieciństwa, na kim się wzorujesz piłkarsko? Idol z dzieciństwa, no, mój ulubiony piłkarz zawsze, którego najbardziej podziwiałem, to był Messi. Też jak grałem na lewej obronie, to lubiłem Marcelo na pewno. I teraz no, różnie na pewno z wielu piłkarzy, których cenię za umiejętności, za to, co robię na boisku i też poza boiskiem. Czyli nie wybierasz Real albo Barcelona? Widzę, że i tu jest. Znaczy, na pewno wolę bardziej Barcelonę, ale nie mam jakiegoś podziału na to, że kogoś nie lubię, kogoś lubię, tylko szanuję oba kluby za to, jaki futbol prezentują. To w takim razie jaka jest najlepsza piłkarska liga świata? Myślę, że Premier League mimo wszystko, nie, bo tam jest duża rywalizacja na pewno tych drużyn, jest wiele drużyn, które biją się o te najwyższe cele i no, na pewno bardzo wysoki poziom całej ligi, nie tylko kilku drużyn. To wróćmy do Suwałk. Jak ci się podoba w mieście? Jakie wrażenie wywiera na tobie ten polski biegun zimna, jak o nas mówił? Miasto na pewno jest spokojne, takie przyjemne do rozwoju w tym wieku. Nie ma za dużo rzeczy, które odciągają od tego, co najważniejsze, czyli od gry w piłkę. Można się skupić, pracować nad umiejętnościami i też poza treningami i myślę, że to jest najważniejsze i najfajniejsze w tym. A w drużynie jaka klimatyzacja przebiegła? Na pewno bardzo dobrze. Koledzy dobrze przyjęli. Myślę też, że to dlatego, że jest mała różnica wieku, ale naprawdę bardzo, bardzo w porządku. To jeszcze o tobie trochę. W jakim elemencie chciałbyś poprawić się na boisku? Na pewno chciałbym poprawić grę głową, bo to zawsze gdzieś tam był moja wada. Słaba gra głową. No i jeszcze chciałbym też udoskonalać wszystkie te umiejętności, które mam dobre. Kolejne pytanie z Facebooka. Jak się czujesz po strzeleniu 4 bramek w sparingu? Naprawdę, na pewno bardzo fajne uczucie, tylko że to nie zapominajmy, że to jest sparing i to się zawsze różni od meczu ligowego i bardziej by cieszyło w meczu ligowym oczywiście, ale to jest bardzo ciężka sprawa, ale na pewno pozytywnie. Największe zawodowe marzenie? Na pewno chciałbym zagrać na najwyższym poziomie, gdzieś w jednej z tych najlepszych lig świata, w jakiejś drużynie dobrej. No właśnie, to wiąże się z kolejnym pytaniem, które otrzymaliśmy. Gra w Polsce czy wyjazd za granicę? Wyjazd za granicę. Myślę, że to jest marzenie każdego piłkarza, grać w jakiejś z tych najlepszych drużyn na świecie. I no, na razie na pewno tutaj chciałbym udoskonalać swoje umiejętności, ale to no jeszcze długa droga przed tym, żeby gdzieś wyjechać z kraju grać. A stawiasz sobie właśnie jakiś taki cel, że za tyle i tyle lat chciałbym grać już w Juventusie? Nie mam takiego celu. Na razie się skupiam na tym, co jest teraz, żeby pracować i na pewno na to przyjdzie jeszcze czas, myślę, żeby zastanawiać się nad czymś dalszym. I na koniec mamy pytanie. Gdybyś miał jeść jedną rzecz do końca życia, to byłoby to? No to ciężko wybrać, ale myślę, że spaghetti. Lubię spaghetti sam. Dużo węglowodanów. Okej. To były wszystkie pytania, które dzisiaj przygotowaliśmy. Teraz czas, żebyś wytypował kolejną osobę, która zasiądzie na twoim miejscu. Myślę, że to będzie mój kolega z Jagiellonii, Michał Ozga. Michał Ozga będzie w trzecim odcinku. Zadawajcie pytania na Facebooku. My widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy.